konkurs, bo przecież mamy naprawdę bardzo dużą przewagę nad rywalami. Prawie 18 punktów nad Austriakami, ponad 24 nad Niemcami, a więc bardzo spokojnie. Maciej Kot po wygranie pierwszego historycznego konkursu drużynowego. Noty 4,19, 1,18,5 punktu. Polska wygrywa drużynowy konkurs Pucharu Świata. Od 2001 roku stawaliśmy na podium, jak mówiliśmy, 3 razy drugie miejsce, 6 razy trzecie. Do tego dwa brązowe medale Mistrzostw Świata w 2003 i 2005 roku. A teraz mamy w 2016 roku 10 drużynowym. Metra. Tyle musi skoczyć Kamil, byśmy wygrali po raz drugi w historii. Kamil Stoch na rozbiegu. Kamil, po zwycięstwo, po te wspaniałe chwile, po ten moment triumfu dla biało-czerwonych w dzisiejszym konkursie. I skoczył! Przypieczętował naszą wielkość podczas dzisiejszego konkursu. Brawo! Brawo Polacy! Wygrywamy drugi w historii konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach narciarskich. W dodatku w sytuacji, kiedy miał wiatr z tyłu skoczni pół metra na sekundę, dodanych aż 7,8 punktu, a więc skakał w bardzo trudnych, złych warunkach. Kamil poradził sobie znakomicie. 126,5 metra to odległość, jaką uzyskał. Noty 18,18,5 punktu. O punktach za wiatr już mówiłem. No i oczywiście łączna nota czwórki Polaków. Piotrka Żyły, Dawida Kubackiego, Maćka Kota, Kamila Stocha będzie najwyższa. Wygrywamy po raz drugi w historii. Do tej pory zwycięstw indywidualnych. Bobak, Fijas, później 4 razy Adam Małysz, 4 razy Kamil Stoch. I to jest szansa na tę pierwszą wygraną drużynową. Kamilu. Stoch takie rzeczy się robić. Musi skoczyć. 128. 28 metrów i patrzmy w powietrzu, Kamil, będzie daleko. Ależ, ależ, ależ pięknie! Ależ on to zrobił w niewiarygodnym stylu! Wiedzieliśmy, rekord, rekord, który chciałem, żeby skoczył w pierwszej serii. 141,5 metra, o metr dalej niż Simon Amar. I łączna nota będzie imponująca. Od sędziów dostanie tak. 1/10 za wiatr, 4,8 za bramkę, po 16 startował. 18, 17,5, 19,1. Fantastyczny skok. Może on słyszał, że chcieliśmy, żeby ten rekord padł tutaj w imponującym stylu, żeby postraszył przed jutrzejszym niedzielnym konkursem także rywali w indywidualnej rywalizacji. Mówiliśmy o tym, że Kamil, no to jest te niesamowite granitowe nogi, które wytrzymują te niewiarygodne przeciążenia. Świetnie, że skrzyżowane narty. I jak on to zrobił? Dobrze, że nie ląduje już tym przyklękiem, bo tego nie wybroniłby się. Pod narty by był, to skok po zwycięstwo w dzisiejszym konkursie. Kamil, kto jak nie to, jak nie wielki lider, który przebudził się dla nas w tej pierwszej serii, osiągając najwyższe oceny z wszystkich zawodników pierwszej serii. Takiego skoku teraz byśmy pragnęli, takiego życzymy Kamilowi. Jest wyjście z progu, ładnie, teraz spokojnie popatrzmy. Kamil szybujący, Kamil skaczący dobrze. To jest bardzo dobry skok reprezentanta Polski. 126,5 metra w pierwszej serii. Będą wysokie noty za styl. 129! No, no, bardzo wysoko zawieszona poprzeczka, raczej zielona linia, bardzo daleko przesunięta dla Ryszarda Freitaga. Noty pięknie, stylowo, jak na mistrza świata, mistrza olimpijskiego, jak na zdobywcę wielkiej kryształowej kuli przystało. On pokazuje prawdziwy kunszt mistrza wtedy, kiedy jest to najbardziej potrzebne, kiedy potrzebują go koledzy z reprezentacji. Dodanych 7,1 punktu, będziemy na pierwszym miejscu o 54,6 przed Austrią, a więc już jesteśmy na co najmniej drugim miejscu. Kończyć będzie Kamil Stoch, 70-ponadpunktowa przewaga biało-czerwonych. Kamil Stoch, proszę zobaczyć, 93 metry do tego, żeby wygrać, a więc po prostu popatrzmy i delektujmy się tym zwycięstwem biało-czerwonych. Tak wygrywają dominatorzy. Kolejny fantastyczny skok, widzieliśmy, gdzie była ta zielona linia. Widział ją także lecący w powietrzu Kamil Stoch, no i kiedy tylko minął tę linię, to już wiedział, że Polacy tego konkursu nie przegrają, że będą na pierwszym miejscu. 133 metry, drugi fantastyczny skok naszego lidera. 133 metry, proszę sobie wyobrazić, że Kamil będzie miał dodanych 11,5 punktu za wiatr. Przy tej odległości wiatr ponad 0,8 metra na sekundę z tyłu skoczni, to tylko potwierdza klasę naszego mistrza.
to, jak dzisiaj rozegraliśmy, no, my, oni, ci wspaniali lotnicy nasi, konkurs drużynowy w Willingen, to jest coś niesamowitego. Absolutny rekord przewagi biało-czerwonych. To jest piąte zwycięstwo w historii naszych startów w zawodach Pucharu Świata w konkursie drużynowym. 24 podium, mówiłem o tym, piąte zwycięstwo. 15 podium pod wodzą Stefana Horngachera, ale przewaga biało-czerwonych w dzisiejszym konkursie niewiarygodna. Wyprzedzili 10 punktu przewagi, 219-220 metrów. To odległość, jaką musiałby uzyskać Piotrek, by pokonać Niemców i wskoczyć do historii. Piotrek, 226,5 metra w pierwszej serii, delikatnie. Nie zachwiało go podczas lądowania, ale teraz złapał to noszenie i piękne! Podrzyma! Akcjon nie podparł tego skoku! Tutaj z lewej Michał Doleżal, daleko, bardzo daleko. Już się pojawiają noty dwunastki, po 226,5, tak, podparty skok, 242,5. Wychodzą nasi zawodnicy. To cieszy się, radość z lotu, 242,5 metra, podobnie jak podczas 247,5, również podparty skok. Noty po 12, 11, jeżeli 3 noty, 3 razy 7, około 7 punktów liczmy, także stracił 7-8 punktów. To jeszcze nie jest 24, mieliśmy 28,4 przewagi, 246 Markusa Eisenbichlera, 242,5, czyli 3,5 metra bliżej wylądował Piotr Żyła. 1 metr to 1,2, ale tutaj nie odległość. Tutaj ten podparty skok, a te noty za styl. No i teraz będziemy patrzeć, jak będzie z tą żółtą klepsydrą z 1619,8 Polaki. Yeah! 1627! Idziemy! Brawo! Brawo! Zrobili to! Po raz pierwszy wygrywamy na letalnicy. Byliśmy na drugim miejscu w 2009 roku. Metra na sekundę pod narty i jest już zielone światło dla 29-letniego zawodnika urodzonego w Nowym Targu. Popatrzmy na drugi skok Dawida Kubackiego. Dobra prędkość na progu, położył się na nartach, złapał noszenie i to jest piękny skok, którym Polacy dzisiaj przypieczętowują wygraną. Po raz siódmy nasi reprezentanci wygrywają drużynowy konkurs w zawodach Pucharu Świata. Brawo Dawid, wytrzymał tę presję znakomicie, skacze 137 metrów, a zatem w tej finałowej grupie najdalej. No i tu nie może być żadnej wątpliwości, cieszy się Kamil Stoch, gratulacje od Piotra Żyły, od Jakuba Wolnego, gratulacje dla całej czwórki, dla całego sztabu szkoleniowego z Michałem Doleżalem na czele z Grzegorzem Sobczykiem. Piękny sukces Polaków, po raz drugi.